A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy jak zawsze jakiś challenge. A mianowicie panu się pokazał tam, 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 na dole, na dole płyn chłodniczy. Co z, tego, co z tego, że się pokazał tu złączenia kolektorów? Bo te kolektory, w tych kolektorach też pływa woda, pływa płyn chłodniczy w tych kolektorach. To jeszcze na to wszystko wyciągamy wszystkie te bombety tu z góry, całe do spaghetti, stąd musi wyjechać. Tu mamy, że to jeep a tu mamy kartonik kartonik z takimi prezentami no i do wymiany jest tylko ten łącznik co prawda no ale co z tego jak zrobimy całość cały uszczelek tak jak ma być także biorę się wyrywam te, te wszystkie chwasty i zobaczymy co na dole słychać a więc mamy rozgrzebane kolektory ściągnięte i tam wymieniamy dwa ringi. też takie uszczelki pokażę wam później a więc mam to wszystko rozgrzebane Okazuje się, że ktoś tu był przed nami. Włączam lampkę tylko, dlatego że widzimy. Wiktor Renc już był. Także ja tego nie rozumiem. Ktoś, nie wiem, czy posmarował te uszczelki, które tu były, czy dał nowe. Na paprał tu, siliko tu silikonem. Strasznie dużo. Tam widzimy jeszcze w kanale wodnym jakieś plastiki, pewnie z jakiejś pompy wody albo z innego jakiegoś dziadostwa leżą. Gdzie no tutaj? W kanały olejowe napchane silikonu. No nie, nie, nie. No zobaczcie tu. Tu wystaje. Uch, tu, są, tu wystaje normalnie uszy z tego z silikonu. Ja wiem, że ręk się nie obrywa i nie będzie krążył nigdzie, no ale to tak tak nie można robić. Tak nie można robić to naprawdę. Ktoś tu odstawił nieziemską popelinę. Jutro sobie to wszystko umyję, pozabezpieczam kanały, wyczyszczę porobię powierzchnię, poskładam to wszystko do kupy. Znaczy, jutro poskładam to, nie wiem, bo sobota to jest krótki dzień, ale, no, ale mam to, mam to. Co to za dyskoteka? Mam to, mam to rozgrzebane, no dramat, po prostu dramat. Nad... Co mam Wam powiedzieć? Jakie obowiązki elektryczne, wszystko, wszystko na wierzchu. Plastiki nałamane, nademolowane przy tym aucie. To żal, żal takiego auta. Niecałe 200 tysięcy. Chyba niecałe 200 tysięcy. Zaraz zobaczę, Wam powiem. Tak, 192. Moje bohomazy. 192 tysiące i takie rzeczy. To. Naprawdę, no a szkoda na to patrzeć, a szkoda na to patrzeć. Tu jakiś olej leje i jutro się z tym będę martwił. I tak to wszystko, i tak to wszystko trzeba poskładać, umyć tutaj w komorze silnika wszystko. Poskładać kolektory, pomyć, dopiero później przód silnika wezmę się za mycie, w przodu silnika, żeby to miał ręce i nogi. No bo tu, tam jest dramat, tam jest dramat, tam nawet nie będę pokazywał. To, to ni Na coś takiego nie idzie patrzeć. Jak już to będzie zrobione, to 99% wycieku będzie zniwelowane. Tam jakieś rzeczy jeszcze z interkulera coś popuszcza, ale są małe rzeczy. Także na dzisiaj to tyle. Idę spokojnie, idę spokojnie do domu. A więc dzień kolejny. Aktualizujemy vloga. Mamy wyczyszczoną powierzchnię w tym miejscu, gdzie właśnie przychodzi, przychodzą uszczelnienia. Tu i tu wszystko tu mamy wydmuchane. W tych kanałach to bagno musi pozostać, tam się nic nie dzieje. Uszczelnia, uszczelnienie jest tylko tutaj. Ogarnięte na tyle, na ile się da, to wyczyścić. Ja wiem że zawsze można zrobić lepiej. Ale uwierzcie mi, że to jest taki saigon na tym silniku, że ja nowego z niego nigdy nie zrobię. A po drugie, klient nigdy za coś takiego nie zapłaci. Więc czyścimy kanały, jeżeli się komuś nie chce szukać dokładnie e, uszczelek takich miedzianych, podkładek e, aluminiowych znaczy się pod te korki, tak samo tu, tak samo tu, tak samo też korek jest tam w oddali Jeżeli komuś nie chce szukać takich podkładek albo nie ma, no coś tutaj go zaskoczyło wykręćcie chociaż to ze ślepki, posmarujcie klejem anaerobowym i wklejcie te ze ślepki na nowo, dlatego że pod tymi zaślepkami, gdzie niegdzie jest woda, a gdzie niegdzie są kanały olejowe. I może być tak, że zrobicie wszystko idealnie, a dalej skądś będą jakieś dziwne wycieki. Więc warto, warto to zrobić. Po drugie, tam jest taki otwór, gdzie tu jak się coś nagromadzi, to spływa do tyłu. Tam z tyłu całkiem, całkiem zaraz Wam pokażę. Tam, 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 tam w otworze. O, teraz Wam pokażę. Tam, tam, tam w głąb jest następny otwór. I tym otworem wypływa to nad rozrusznikiem. Albo koło rozrusznika tam jest taki otwór skośny, i tam wypływa właśnie nadmiar tego całego tych całych pozostałości płynów ustrojowych. Ale też taki otwór jest tu z przodu i tu, o tu, 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 tu. I tu z przodu ten otwór wychodzi koło pompy wody, gdzieś tam, w tamtym rejonie. I później smaruje to wszystkie te paski i robią się takie dziwne cuda. Dlatego starajmy się, żeby te otwory były czyste, wydmuchane, żebyś tam żaden gruz nie dostał i nie zapchał tego. Bo wtedy jest łatwiej w diagnostyce takiego pojazdu skąd wycieka, dlaczego i po co na co. To jest tak jak pompa wody cieknie, a ktoś zakleja jej otwór, w którym powinno cieknąć, jak pompa wody jest do wymiany, zakleja ten otwór, jeszcze jeździ chwilę, bo będzie dobrze. Nie, już nie będzie dobrze. Trzeba się wziąć i, i ogarnąć ten temat. Druga sprawa, mamy chłodniczkę wyczyszczoną, jeszcze sobie ją tu odtłuszczę, wszystkie kanały wszystko wydmuchane, te plastiki powybierane z chłodnicy, tu jeszcze te kanały sobie troszkę poczyszczę, nowe uszczeleczki składamy, żadnego paprania silikonem, jakichś dziwnych cudów, dlatego że nie może być w kanałach olejowych silikonów wodnych, Palicho, dobra, to jeszcze przerobi. Przytka tam jakiś kanał w głowicy malutki, jakoś tam będzie. Pompa wody zmiksuje ten silikon ze trzy razy, bo krążenie jest dosyć duże, pójdzie to w nagrzewnicę, jakoś tam będzie. Ale broń Boże, silikon w kanałach olejowych, to nie muszę mówić co się dzieje. Także chłodniczka ogarnięta, wyczyszczę sobie ją jeszcze, odtłuszczę, zakładam uszczeleczki, skręcam. Oczywiście, tak jak tutaj, cała powierzchnia idealnie, równo przykręcona. Dynamometr. Nie wiem, ja tu dam jakieś 15 Nm na takie śrubki. Śrubki też zaraz jeszcze wrzucę do zmywacza, umyję, miał ręce i nogi. Składam, skręcam do tego wszystkiego. Jak to założę, zabezpieczę sobie tu e, szmatami jakieś. No wrzucam taki szmat, i z tyłu jest z kolektorów wychodzą takie kolanka właśnie z trójkątnymi uszczelkami z jednej z drugiej strony i polecę tam to czyścić i ogarniać i tam są dwie śruby urwane niestety po kimś kiedyś także tu też, tu też jakaś historia niepewna później jak już to wszystko będzie rozwiercone popsikam sobie ścianę gradziową, umyję żeby się nie brudzić wiązki elektryki wszystko, wszystko powiążę jak już będę miał założone, założony kolektor prawy lewy wtedy będę składał całą resztę żeby to miał ręce i nogi także biorę się dalej i zobaczymy co z tego będzie a więc mam poskładane poskładanego tego dżipa Wszystko ogarnięte tak jak ma być Na razie co w sobotę W sobotę troszkę popracował Żadnych wycieków tam nie ma zaglądałem oczywiście Tak jak on jest złożony tam w dół się nic nie dzieje Żadnych wycieków nie ma zaraz go podniosę od dołu myję Płyn stoi tak jak stał poziom I co Rozpóreczka jeszcze na górę, założę rozpórkę tam na górę, bo jest pomiędzy kielichami Zanim go rzucę na glebę i wyjadę na dwór Założę ten wąż jeszcze do rozpórki, się tam trzyma Pozakładam tą całą resztę, osłona na drogę, Pod weryfikacji na drodze Znowu na podnośnik do góry, żadnych wycieków Można oddawać auto do klienta spokojnie Także następny mały challenge opanowany. W Jeepie jest troszkę ciaśniej jak w Mercedesie, dlatego, że turbo jak widzicie pod szybie, turbo jest troszkę cofnięte i schowane tutaj na to pod szybie, ale to wszystko jest do zrobienia. Nie ma tu żadnych cudów, także biorę się i myślę, że bezproblemowo można to oddać do klienta.